Siemane, ziomale, z tej strony Osama Blanta i witam was w kolejnym odcinku na moim kanale. Dzisiaj mam dla was niezwykłe info, przynajmniej dla mnie niezwykłe. Otóż ziomale, dzisiaj 16 marzec. Byłem dzisiaj w robocie. No i kolega, pozdrawiam Szoguna Cichego, pozdrawiam was serdecznie. Dał mi info, że weszła nowa skrzynka, nie? Ja mówię, co ty pierdolisz, nie? Jak nowa skrzynka weszła, nie? Ale normalnie nowa skrzynka weszła, nie? Nowa mapa jest, weź se obcze, nie? No to ja szybko po robocie zapierdalam do domu, nie? Patrzę, kurwa, rzeczywiście, nie? Szogun nie zrobił mnie chuja. Rzeczywiście jest update. I co się okazało? Jest nowa mapa, nazywa się Canals. Przedstawię ją wam zresztą zaraz. Aż się trochę zrymowało. Oraz są, jak tutaj napisali, nowe przedmioty. Weszła nowa skrzynka. No i co, poczytajmy sobie o tym update'cie, co tu w ogóle dali. Tak jak mówiłem, jest nowa mapa, jakiś upiększony model terrorysty. Jest nowa skrzynka Spectrum, zawierająca 17 nowych przedmiotów. No i co, tutaj mamy screeny z tej mapy, jak ona, ta mapa, mniej więcej wygląda. Tak jak mówiłem, zaraz sobie ją obczajmy. Tutaj mamy screena, jak wygląda terrorysta. Ulepszono tam audio, inne tego typu rzeczy. Ulepszono mapy, tak jak New Cobblestone, Italic Cache. No i co mnie najbardziej interesuje, was pewnie też, dodano nowe skiny. No i co, na pierwszy ogień, że tak powiem, pójdzie USP Neonoir. Powiem wam tak, jak dla mnie dość spoko, całkiem fajny skin. Muszę wam powiedzieć, że nawet mi się podoba. Ale co, lecimy dalej. Co my tutaj mamy? Od początku sobie polecimy. Mamy M249. Powiem wam szczerze, taki średni. Nie chcę powiedzieć, że chujowy, ale taki średni skin. AWP-ka, kurwa, Fever Dream. Zajebista AWP-a, jak dla mnie jest zajebista. Dlaczego? Bo ja wolę takie rzucające się w oczy skiny, takie oczojebne, nie? I mi się dlatego ta AWP-a strasznie podoba. Jedna z lepszych moim zdaniem. Kurwa, jakbym ją chciał mieć ze strat-trackiem. Ja pierdolę. A patrzcie, kurwa, na M-kę. M-ka to już w ogóle rozjebała system. Decimator, czy jak to się czyta. Zajebista. Jak dla mnie jedna z lepszych M4-ek. Jeden z lepszych skinów do M4-ki. S-ki. Popatrzcie, bardzo fajny skin, taki niebiesko-fioletowy. Też taki swaggerski, jak ja lubię. Akacz, kurwa, też zajebisty Akacz. Bloodspot. Też zajebista sprawa, bardzo mi się podoba. CZ-ka też bardzo fajna. Taki, kurde, wąż czy smok? Bardziej wąż tutaj. Co my tutaj mamy? Skara, no Skar to no skin taki przeciętny. P250 też nie za fajny skin. 5-7, powiem wam, że nawet wam powiem, nawet fajny skin do tego 5-7'a. Deagle, rozpierdolił mnie komentarz i samu, jak to określił tego Deagla, że to jest, co mu to przypomina, nie? Myślę, że oglądaliście i samu, wiecie, jak się wyraził na temat tego Deagla. Ale powiem wam, że mi się nawet podoba ten Deagle, nawet fajny. Bizon, chujowy. MP7, bardzo mi przypomina Chochlika. Bodajże, Chochlik to się nazywa, taki zielony, też mi to przypomina. Średni skin, szczerze mówiąc. Obrzyn, nic specjalnego. Mach 10, też taki średni. UMP, powiem wam, też taki średni. Chociaż nawet mi się podoba, taki zielony. XM, powiem wam, też taki trochę jajcarski, takie origami jakby tu było. Takie karteczki poskładane, mi to przynajmniej takie coś przypomina. Też nawet fajny skin. Galil, średni, taki średniawy skin. No i już wróciliśmy do początku, także moim zdaniem najlepsze skiny to jest właśnie ta AWP-ka, M4-ka, USP jest zajebisty, Akacz jest zajebisty, no ten Deagle też ujdzie, no i w sumie to by było na tyle. Reszta skinów taka, no żeby nie powiedzieć, że do dupy, to średnia. No i co, ziomale, obczajmy sobie teraz nową mapę, co? Aha, zapomniałem wam jeszcze zapomniałem wam jeszcze powiedzieć, że weszły nowe koski w tym Spectrum Case.
Sorry za takie chujowe zdjęcie, ale no kurde, szukałem po necie i za cholerę nie mogłem znaleźć zdjęcia tych kos. I znalazłem tylko takie, to wam pokażę tak na szybko. Prezentują się one tak, jak widzicie, tutaj takie białe, kolorowe. Nawet fajne są tutaj Tiger Tuffy, nie? Te Shadow Daggery takie i w ogóle. Te Shadow Daggery mi się nawet podobają, takie fioletowe. Ogólnie wam powiem, że te koski nawet fajnie się prezentują. No oprócz tych brązowych, te brązowe to według mnie to są chujowe. No i te białe też mi się nie za bardzo podobają. Reszta to nawet fajne. Fajne te koski są, także jak chcecie sobie sami sprawdzić, no to sobie wpiszcie Spectrum Case Knives i wam wyskoczy coś takiego. Także lecimy teraz obczaić sobie tą mapę, co wam obiecuję. Okej, słuchajcie, jesteśmy już na tej nowej mapie. Powiem wam tak, że przypomina mi ona. O kurwa, jakiegoś laga miałem, sorry. Przypomina mi ona taką jedną mapę, co była w poprzedniej operacji, ale za skurczybyka nie mogę sobie przypomnieć, jak się ona nazywała. I powiem wam, że ta mapa jest całkiem spoko. Zaraz sobie przetestujemy, znaczy przetestujemy. Przetestuję sobie ją sam. Na deathmatchu, później sobie turniejówkę może zagram. Tutaj mogę? O kurwa. Popatrzcie, jaka miejscówka. I w ogóle ta mapa, kurwa, taka wyjebana w kosmos. Dość duża ta mapa, popatrzcie. I tu mogę iść. O kurwa, jakieś lagi mam, sorry. Gram sobie. Odpaliłem sobie deathmatcha bez botów. Jestem pro. Tutaj możemy pakę splantować. Tu jest bombsite A. Tutaj co to jest? Jakaś tam miejscówka. Patrzcie, kurczak, kurwa, zamalowany tutaj. Tu jakiś, kurwa, sklepik. Można wyjść tędy. Jakieś spreje w ogóle po ścianie. Wasz twarz, co się tu odbywa? Po schodach możemy zapierdalać. Aha, tutaj daleko nie pozapierdalamy. Tutaj co to za miejscówka jest? Aha, tu byliśmy, popatrzcie, kurwa. Ogólnie chciałem pozdrowić też bardzo serdecznie Ritka, u którego w konkursie wygrałem. Wygrałem, co ja to wygrałem? Uspa Krwawy Tygrys. Także bardzo serdecznie Ritka pozdrawiam. Pozdrawiam cię, Ritek. I na 2000 będzie konkursik. Jeszcze wam nie powiem na co, ale konkursik będzie, no moim zdaniem, nawet fajny. Znaczy dla ludzi, których nie stać na skiny, będzie fajny. Nie wiem jak dla reszty. Tutaj sobie możemy chyba do wody skoczyć. Tak. Wodą sobie możemy zapierdalać. Jestem, jak sama nazwa mówi, canals. Pójdziemy sobie. Oj, dziękuję. Pójdziemy sobie na bombsite B. Boże, minął. Wtedy siedzi na bombsite B. Aha, i tutaj jest bombsite B. Niby. Aha, do góry. Ty, a tędy się da wejść? Tędy? Nie, chyba nie. Nie będę kombinował, wiecie. Aha, popatrzcie. Kręcę się w kółko jak gówno w Cherem Blue. Bombsite B jest tutaj, kurwa. Ale jaja, tu jest bombsite B. Nawet nie wiedziałem, jakiś taki głupkowaty. A będzie go chujowo trochę bronić, popatrzcie. Bo C-taki mogą wyjść stąd. Mogą nam wyjść stąd. Mogą nam wyjść stąd, stąd. Takie trochę głupie krycie będzie tego bombsite'u, ale zobaczymy. Zobaczymy, co czas pokaże. Tu w ogóle jakieś, kurwa, co to jest? Aha. U mnie takie coś przed kościołem stoi, tylko tej broni nie ma. Okej, okay, kurwa, nawet powiem wam, fajna mapka. Fajnie się prezentuje, tam jakieś miasto, tu jakiś port. Zaraz zobaczymy. Aha, tam już byliśmy. No to co, powiem wam, jak ja tą. Aha, tutaj nie byliśmy, popatrzcie. Tutaj nie szliśmy. Aha, to tutaj się na ten bombsite wejdzie. Dobra, to elegancko. To już wszystko wiemy. Także powiem wam, że nawet. Nawet się ta mapka fajnie prezentuje, tylko co wam powiem. Ja nie lubię takich ciasnych uliczek, jak tam było. Tutaj, kurwa, jakieś ten. Nie da się skampić za bardzo, bo to ciasna uliczka, już kurwa widać, gdzie kto jest. Także ja takich uliczek za bardzo, takich map nie lubię. No ale co kto lubi, nie? Co komu się spodoba. Kurwa, zaczynam pierdolić, jakbym wypity był. Aha, tutaj byliśmy, no. Także mapka całkiem spoko jak dla mnie. Tak jak mówię, będę ją sobie na pewno testował na deathmatchu na początek, a później sobie przetestuję na. Myślę, że
na matchmakingu sobie przetestuję, zobaczymy jak to pójdzie. Także tak mówię, ogólnie mapka całkiem spoko. I co wam powiem na koniec? Zostawcie łapkę w górę i subskrypcję. Aha, i tutaj mam tego uspa krwawy tygrys, mam tylko dwa fragi na nim, bo niedawno wygrałem. Minimal wear, także fajna sprawa. No i to by było z mojej strony na tyle. Jeśli film wam się spodobał, to zostawcie łapkę w górę, zostawcie komentarz, zostawcie subka. Udostępnijcie nawet, żeby koledzy zobaczyli. Także to by było na tyle. Z wami żegnam, pa, es grandios, elos.